Robert, wypunktowałeś rywala, zanotowałeś kolejne zwycięstwo. Jak ocenisz pojedynek? No, pojedynek, myślę, że był do jednej bramki. No, pan bez dwa, trzy ciosy czyste przyjęłem i to wszystko. Ale muszę powiedzieć, że zawodnik nie był jakimś leszczem. No, umiał boksować, zaskoczył mnie właśnie parę razy sierpami takimi mocnymi. Trzy przegrane, jedna wygrana, no bilans nic nie mówi. Wydaje ci się, że zawodnik był twardy, bo wytrzymywał te twoje ciosy. Kilkakrotnie bardzo mocno biłeś na głowę rywala, a on przyjmował i walczył dalej. Tak, zdziwiłem się, bo naprawdę dostał sporo mocnych ciosów. Odczułem to na własnych rękach, no ale no nie padał. Wytrzymały zawodnik. Ważne, że wygrałem na punkty. Jak oceniasz wcześniejsze pojedynki i ogólnie jak ci się podoba gala? Wiesz co, muszę powiedzieć, że nie oglądałem wcześniejszych pojedynków, bo przyjechałem godzinę przed walką, się przebrałem, się rozgrzałem, także o wcześniejszych pojedynkach nic nie powiem. Idę właśnie teraz oglądać walkę Łukasza Wawrzyczka. Jakie są twoje plany na następny rok? Chciałbyś zaboksować masz za granicą? No tak, nie ukrywam, że tak. Zobaczymy, no zależy wszystko, to wszystko zależy od mojego promotora, ale były już w tym roku jakieś przymiarki no, do walki w Czarnogórze, w Danii bodajże. Myślę, że w następnym roku może coś wypali. Wracając do tej walki jeszcze twojej dzisiejszej, nie myślałeś o znakotowaniu rywala? Czy miałeś to może w twojej głowie w ostatniej rundzie przede wszystkim, że chciałeś znakotować przeciwnika? Tak, myślałem w piątej rundzie dostał, widziałem, że odczuł ten cios, no ale no, nie udało się. Przetrwał mój atak i no co, trzeba boksować dalej. Już wiedziałem, że wytrzyma do końca rundy. No nie udało się. Trwa walka Łukasza Wawrzyczka. Jaki jest twój typ? Oczywiście wygrana Łukasza.